Witam ponownie, drugi mecz w ramach Pucharu Krainy Stu Jezior w Międzychodzie. Gimbasket w białych strojach, w czarnych Astoria. Na tablicy wyników 51-40 prowadzi Gimbasket. 11 punktów ma do odrobienia Astoria. Gramy, nasza piłka. 51-40. To jest już gramy. Do odrobienia. Podanie, Miosz. Brawo, Siocasz. Maciej Hołodniuk wykonuje rzuty wolne. Pomóżmy mu bramami. Maciej. Hołodniuk. Musicie zmniejszyć ta przewaga, bo mała tabelka może być, ale to każdy punkt się liczy. Jak jest? Dowierzycie zwycięstwo do końca? Dowierzycie wygraną? Ale wiecie, mała tabelka może być. Każde punkty się potem liczą. Zatrzymaj kozioł. Zatrzymaj kozioł. Pracuj na czekasz. 52 do 40. Jest, ale pozbiera się szybciutko. Ten mały mi przypomina takiego zawodnika w Astorii, co grał Kuta. Też na początku nie szło, a potem jeden z najlepszych graczy jest w swoim roczniku. No i Astoria ma trenera, który aktualnie gra w pierwszej lidze. Jeden z lepszych zawodników. Może w Ekstraklasie w przyszłym roku. Kto wie? Kluby pukają. Pomóż mu brawami. Mocny kierunku kosz.
Dobrze bronią chłopcy z Wrocławia, widzę. 2-1. Sam! Dostań! Dostań! 54 do 40. Ja na razie kończę ten filmik. Chyba, że będzie dogrywkę, to zrobimy jeszcze jeden. Do usłyszenia. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Międzychodu pozdrawia Zimi i...